Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Znajdujemy się na cieszyńskiej Cieślarówce. To miejsce z pewnością wielu cieszyniakom kojarzy się ze sportową aktywnością. Sportowych propozycji nie zabraknie w najbliższych dniach w Cieszynie. Wprawdzie nie tutaj, ale na cieszyńskim lodowisku. Już od piątku w Cieszynie będą miały miejsce finały 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Śląskie 2020 w łyżwiarstwie figurowym. Przez 3 dni juniorzy i juniorki będą prezentowali się w programach dowolnych i krótkich. W tych dniach można śmiało odwiedzić cieszyńskie lodowisko i z trybun podziwiać zmagania łyżwiarzy i łyżwiarek z całej Polski. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, uroczyste otwarcie zawodów będzie miało miejsce w piątek o 11:30, zaś o godzinie 13:10 w niedzielę dekoracja zwycięzców. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Skoczowa. Na przedstawienie Rosół skóry, zwieńczające pierwszy semestr warsztatów teatralnych Miejskiego Centrum Kultury Integrator w Skoczowie, zapraszają uczestnicy tych warsztatów. Spektakl odbędzie się w sali pod Pegazem w piątek o godzinie 17:00. Wstęp wolny. Na wernisaż wystawy Iwony Wilczek Cudowne Dzieci zaprasza Muzeum Ustrońskie. Podczas wernisażu wystąpi Weronika Kania w autorskim recitalu wokalnym. Start godzina 17:00. A teraz przenosimy się do Brennej. W tamtejszym domu Zielin Przytulia będzie można wybrać się w sentymentalną podróż w czasie do świata polskich i nie tylko produkcji filmowych sprzed lat. Pierwszy seans komediowy odbędzie się w piątek o godzinie 18:00. Będzie to Wyjście awaryjne z 1982 roku. Bilety do nabycia w Przytuli. W najbliższy weekend swoje 15 urodziny świętuje Zamek Cieszyn. W związku z tym będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia. Szczegółowy program na stronie zamku. Jednak w piątek z pewnością warto zwrócić uwagę na rozmowę z księdzem Bonickim pod hasłem "Czy starość naprawdę się Panu Bogu nie udała?". Start godzina 16:00. W sobotę 22 lutego w Cieszyńskim Teatrze Narodowa Perła Gruzji wystąpi zespół Nartebi. W ciągu ponad 10 lat swojego istnienia zespół występował już w Europie i Azji, a teraz będzie można ich obejrzeć w Cieszynie. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z tancerzami przybywającymi ze szczytów Kaukazu, pragnącymi przekazać dawkę wrażeń mocnych jak gruzińskie wino i oszałamiających jak tamtejsze powietrze. Na scenie wystąpi ponad 50 osób. Start godzina 18:00, wydarzenie to jest biletowane. Na koniec mamy dla Was propozycję Miejskiego Koła PTTK w Skoczowie. Z okazji jubileuszu 90-lecia tego koła w sobotę czas na maraton prelekcyjny. Start godzina 13:00. Będzie można posłuchać m.in. o Gruzji, Ukrainie, Afganistanie, Tajlandii czy hipotermii w górach. Bilety w cenie 15 zł. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.